Move it up, come back. There's Lorenzo and his wife. Yes. There's Giuliano, Lorenzo's brother. Where is Francesco? There he is. Time to strike. Get him! There he goes! No! My life, it's nothing. What the man who did this to you has to pay. Ah, not now. I need help first. To my home. People like us, help me. Why did I do I want the old people? My name is Ezio Auditore. No one's coming. It's just us now. Maledetto, che il diavolo ti porti! Stavi lontano! Tak, co można być wyłapać? Generalnie oglądam mnóstwo gameplay. La Firenze will judge you for what you've done. It's over. It's all over. Not yet. Voglio essere felici in questa vita e aspirare a esserlo nella prossima. Requiescat in pace. Hi! Francesco? When I was 6 years old, I went to Giuliano. I soon found myself drifting down and into darkness. Certain my life was at an end. Instead, I woke to the sound of my mother weeping. At her side stood a stranger, soaking, smiling at me. My mother explained that he had saved me. And so began a long and prosperous relationship between two families. Yours and mine. I am sorry I could not save your father and brothers. You have nothing to apologize for. I believe Jacopo de Pazzi played a part in their deaths. And Taka knew as well. To find him. That coward fled before we could arrest him. Were elites? No. They hid themselves well. Hey, Jacopo was not the only conspirator to escape. If they work with Jacopo, they were surely involved in the plot against my family as well. Give me their names. Antonio Maffei, Archbishop Francesco Salviati, Stefano da Bagnone, and Bernardo Baroncelli. Bene. I will go and see my uncle. He has men stationed in the countryside. Wait. Before you go. Codex page. I took it from the files of Francesco de Pazzi. I've always had an interest in things of antiquity. It's to your father. It is meaningful to me as well. Then consider it a gift. Che signore ci protegga. Well, whatever your reasons, the city is safe again thanks to you. Now tell me, how may I be of service? Ah, another page. It's another blade design. For delivering poison. Can you build it? See, it won't take very long. I just need to find a way to hollow out the blade without sacrificing it. It's all right, Leonardo. Just do what you need to do. I'm sent from Firenze by El Magnifico to attend to some unfinished business. Looking for Jacopo de Pazzi. Ha! Who is it? We've been at it for days. Perhaps what I carry will help us both. At least of his co-conspirators. One of them will talk before he dies. Excellent. These men are sure to lack Jacopo's resources. Which means it will be easier to find. I will bring my scouts to him at once. Appreciate the help, Uncle. I have something else for you as well. What codex pages? Ah, let's see what we can learn. What is this? What profit? What did you find, Uncle? Just another damn mystery. The text here roughly translates to only the prophet may open it. There's reference to two pieces of Eden, but these pages offer no answers to Pote. At least, not on their own. Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony do was Jack Draper, witam w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 2. Nakręcam go już po święt, w terminie poświątecznym, tak jak obiecałem, po świętach kręcę. Zastanawiam się, czy by przed Sylwestrem nie wkręcić fragmówię, ale zrezygnowałem z tego pomysłu. Jakoś tak, w tej chwili mam tyle materiału, że naprawdę nie mam pojęcia, co z nim zrobić. Muszę go w ogóle przejrzeć. No dobra,
lecimy z kolejnym odcinkiem. Zaczynamy! Wiemy, co było w poprzednim odcinku. Opening poszedł, więc lecimy z głównym wątkiem. Boże, dawno tu nie byłem, nie pamiętam teraz co będzie. Dla mnie to będzie zaskoczenie. Wow. W ogóle w tej grze zajebiste jest właśnie to jeżdżenie konno. Fajnie się to jeździ konno. Znaczy w Brotherhoodzie też to było. Szkoda, że w Revelations to w ogóle wrzucili. No ale cóż. W ogóle teraz całą historię, co ja skończyłem czytać, tam to jest seria książek na podstawie gier wypuszczona. Szczerze mówiąc, fajnie się to czytam. Generalnie to zacząłem czytać tylko z tego powodu. A, już wiem co będzie. Będzie Baroncelli, znaczy Jacopo i jego współpracownicy. Będziemy ich tropić, ale najpierw zrobimy sobie grobowiec. Kolejności pojedziemy. Ja powiem, że zacząłem to czytać tak. Generalnie tylko po to, że chciałem po prostu przeczytać, nie? Zobaczcie, wiesz, jak mówiłem, jak autor kurwa wykorzystał te momenty, gdzie mamy swobodny dostęp do kierowania postacią. No i powiem wam, że całkiem nieźle to wygląda. Fajnie się to czytam. Bardzo fajnie się to czyta, szczerze mówiąc. Tutaj jesteś. I idziemy dalej. Szybka akcja. No właśnie, chodźcie. Nie walczyłem trochę, więc idziemy. Sprawy nie wyszedłem, mimo że... Znaczy ostatnio w Revelance sobie popykałem, no bo czytałem akurat fragment życia Ece, gdzie jest właśnie się dzieje akcja w Revelations, więc Revelations sobie zagrałem. I tak sobie przeszedłem Revelations, przeszedłem sobie Brotherhooda. I zastanawiam się, czy by z tego też gameplaya nie skręcić, tak ogólnie po prostu wszystkie części obkręcić i mieć to z głowy. Gąs. W ogóle mam nadzieję, że wszyscy dostali zajebiste prezenty na święta. Ja dostałem takie prezenty. Prezenty. Moim zdaniem to był po prostu zwykły żart. To co dostałem nawet się. Wyjebanie do kości się nie nadaje. Po prostu. Nawet nie zamierzam ich to pokazywać, że jedno to było zdjęcie pewnej osoby z pewnym oblechem, jakby to w ogóle był jakiś kurwa zajebisty prezent dla mnie, zdjęcie jakiejś osoby z jakimś oblechem. Na wodą. Się zastanawiam, co ktoś miał na myśli dać mi taki prezent. Jeszcze się nie podpisał z kimś, więc nie mam do kogo się z reklamacją zwrócić i nadal katar mnie pije.
Nie, rzuciłem punkt obserwacyjny, bo liczyłem, że tam jest... że tam jest... ten, no... kodeks, kodeks, ale nie ma, więc lecimy dalej do grobowca. Powiem wam szczerze, że te książki się czyta tak... pi razy drzwi. Szczerze powiem. Są momenty, gdzie po prostu... fabularnie momenty, no w zasadzie książka jest skonstruowana, także to co się dzieje między misjami jest totalnie wycięte. Nie ma, nie istnieje coś takiego, co się dzieje między misjami. Tutaj sobie możemy pobiegać i tak dalej, a w książce coś tego nie ma. W książce jest misja, 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 misja. I tu się zawiodłem, liczyłem, że coś fajnego będzie. I tu jest grobowiec. Ostatnio sporo płynów przyswajam. Znaczy generalnie głównie woda, żeby nie było. Głównie woda. Ale swoją drogą, o ile prezent jako woda kolońska, nie jakiś kukowy dezodorant, to jest jakiś tam sensowny prezent, to o tyle tam dzika czekolada dla kogoś, kto chce schudnąć, wcale nie jest takim fajnym prezentem. To tak mówię na przyszłość wszystkim, bo teoretycznie mała próbowała się wytłumaczyć, że po prostu oni nie wiedzieli, co ci kupić. Ja sobie myślę, kurwa, jak nie wiedziałeś, co mi kupić, to się zapytaj, no będzie lepiej niż jak wymyślisz jakiś sam gówno, no po prostu zapytaj się, co bym chciał dostać. Ja ci rzucę jakiś pomysł i ty od tego po prostu jakieś tam, wiesz, mało odejścia, no bo przecież dokładnie tego, co ja chcę, prawdopodobnie nie kupisz, tak? Nie ma pieniędzy na świecie, żeby kupić to, co ja chcę. No, no kurwa, zapytaj, proszę cię, będzie o wiele łatwiej, jak zapytasz. Chyba najlepiej na tym wyszedł mój najmłodszy brat, który ma lat 12 i dostał co? Battlefronta. Mówię sobie, kurwa, kto mu to kupił? Mówię mu tak, po bratersku mówię mu, słuchaj, graj sobie singla, bo multiplayer to nie jest miejsce dla ciebie. O ile jeszcze normalni ludzie by sobie poradzili normalnymi ludźmi, ale ja go znam. Więc wiem, że to nie jest miejsce na niego. Znaczy, jest prawdopodobieństwo, że poszedł własnym mózgiem, a nie mózgiem kogo innego, ale... lepiej zapobiegać niż leczyć. Chuj, nie wyszedł. Jak już mnie zauważy, to mnie zauważy. I chuj mu wypa. Jestem niewypoczęty w ogóle. Zaskakujące, że nie chciał się... Dobra, później to spada. Już po prostu się tak zmęczony, że po prostu... że to tak... Okej... Okay. Uznajmy, że wiemy, co się wydarzyło. Albo lepiej zapomnijmy, że cokolwiek się wydarzyło. Dobra, lecimy. Powiem wam, że te krypty są całkiem fajne. A tu jest taki haczyk i deska jakby... For what? Tak sobie po prostu designersko ktoś pierdolnął, myślę, chuj, tak nikt tego nie będzie używał. Ale miejsce fajne, trzeba przyznać. Nie wiem, dlaczego wszyscy się przypierdlają, że właśnie dwójka jest taka graficznie niefajna. Ja twierdzę, że pomimo tych błędów, gdzie coś tam przenika i tak dalej, to chyba w każdej grze, odkąd kurwa gram, to w każdej grze jest właśnie błąd z przenikaniem. W każdej. Czy gdzieś tam broń przez pelerynę przebyła, czy coś takiego.
Czyli niedokręcona animacja jest po prostu, to jest wszędzie. Biblioteka. Jeszcze coś mi użarło w kostkę, jedną i drugą. Po prostu chęć podapania się, raczej odcięcia sobie kawałka nogi jest po prostu bardzo, bardzo chętnie. Bardzo, bardzo chętnie bym sobie opierdolił tą. Halo? Puk, puk. Puk, puk. Ich zamknięte, to zamknięte. Nice try. Hurry, I'm losing him. Eccolo, hurry, get him. Jak jesteście otoczeni przez to sam siedzę. Eccolo, hurry, get him. Where did he? Merda. Powiem wam, że ostatnio, to nie wszyscy wiedzą, ruszyła sprzedaż, zimowa sprzedaż Dying Lighta. Było blisko, nie? I to jest to, co mnie zawsze wpienia w tego typu gra, po prostu... Tu jestem. Wpienia mnie... Po prostu to, że no... Kurwa, wolałem mi się wątek. Jezu, jak ja jestem niewyspany, po prostu... Masakra. Parę dni pospałem po 12 godzin i po prostu jestem cholernie niewyspany. Muszę powrócić do normalnego trybu spania, bo to po prostu jest cymulęga. Ale sądzę, wpienia mnie właśnie to... Unikanie pościgu, po prostu odejdę na odpowiednią odległość, oni przestają mnie nagle szukać. To jest po prostu tak. Tak mnie to wpienia. O, wreszcie, co jest? Ale fajnie kamera się ułożyła, trzeba przyznać. Ale lecimy z tym dalej. No, że mama przypadkiem się zorientowała, że ja mam kanał na YouTubie. No po prostu kurwa! Po prostu tak mnie tym rozwaliła. Ty masz kanał? Uuu. No po prostu... Jakby to, że za każdym razem o nim wspominam, bo za każdym razem coś się dzieje, jest po prostu... zapomina się. No po prostu... Rozbrające jest to momentami. Ciekawe, na ile tym razem zapamięta. Nie umniejsza mi zdolności pamiętania pewnych rzeczy, ale no bez przesady tam. Zapomniałem już tutaj, gdzie miałem iść. Wiem, po takim czasie jak ja nie grałem, to i tak cud, że pamiętam pewne rzeczy. I jesteśmy już w krypcie. Nie. Chyba ze wszystkich krypt takich miejsc, to chyba najgorsza była krypta Romulusa,
katakumby, tam gdzie trzeba było w 8 minut wspólnie wykończyć. Jeżeli chciałbyś przypadkiem robić sobie skrzynię czy flagi, to absolutnie w tych 8 minutach się nie wyrobisz. No chyba, że na speedę, na speedzie lecisz. To jest niemożliwe, żeby się wyrobić w 8 minut i zabrać wszystko. Jeszcze 2 godzinki są. Dobra, jesteśmy. Powiem szczerze, że takie cutscenki fajne pokazujące właśnie dane miejsce. To jest czat. Ale wracając do książki, bo tak jakby uniknąłem tego tematu i zaraz na Inlighta też przejdę znowu. Tam na dole jest zadanie. Fajnie, że od razu jesteśmy przy zadaniu. Ale generalnie... Mógłby mnie ktoś coś ciągnąć? Może mnie ktoś ściągnąć? Nie, nie, nie da się zabić. A, tu jest. Zapomniałem o tym. To chyba właśnie Sandy Minion ma od razu sobie zrobił to. Pomylił się wszystkie w ogóle. Wait, that's not possible. This can't be. Hold on. That's computer code. Chęć podrapania się jest ogromna. Musiałbym sobie odciąć stopę. Upload it to my computer. I'm a master at decryption. Yeah, I can't. It's only compatible with the Animus itself. Upload it to Desmond then. I believe this. Hello, this is... They call me Subject 16. Listen, I don't have much time. There's something I have to show you. We have been lied to this whole time. Everything we know, everything we've been brought up to believe, it's wrong. Obie 16 doszedł najdalej ze wszystkich obiektów. Aż za daleko. I've uploaded the evidence, the file that proves it all. But I've split it into 20 pieces and locked each with a code. Can't be too careful. Queen Isabella. No, not her. What century is it? Never mind. I've hidden the code to the first file inside this program. Find it. Find them all. And along the way, you'll begin to see the truth. What the heck? How did this get inside our Animus? The najfajniejsze jest to, że nieważne, który odkryjesz pierwszy, zawsze ten sam się odpala po kolei, każdy plik. Nie ma możliwości, żeby odkryć wszystkie wszystkie fragmenty po kolei, tylko fragmentami się odkrywa. Wspólne cechy. Co to było? Nie pamiętam, co to było. Nie, któryś nie pasuje. Nie, tu było co innego. Kurwa, zapomniałem już, co to było. Kurwa, co to było? Jezu, ja bym nie grał, nie pamiętam, co to za wspólne cechy były.
Jeżeli wierzyć temu, to wspólnym elementem są jabłka. No, wiedziałem się, tylko pomylił mi się ten jeden obrazek. Tak to jest, jak się 100 lat nie grywa w coś i później się za to zabiera. Taki zdup fragment dostaliśmy. Generalnie każdy może sobie na własną rękę tych fragmentów szukać, bo to nie jest wcale takie trudne. Znaczy, niektóre są nieco wymagające, te zagadki, ale generalnie każdy jest w stanie zrobić. I tu jest achievement taki fajny, sobie zrobiłem przy okazji, czekajcie, coś prawda? Chciałem tylko sprawdzić, jaki jest czas nagrywania, jak poszedł, i to w zasadzie już możemy kończyć. Ja wiem, że trochę niewiele czasu tutaj zabrałem, bo trochę pogadałem, bardziej gadałem, a nie robiłem. Więc myślałem, że podejdzie do mnie, mnie zaatakuje, ale to duchowny, jemu chyba nie wypada atakować publiki swoje. Znaczy, co ja pieprzę? Ale kłamstwo powiedziałem, że ksiądz nie może atakować publiki. Ja! Ale wam kontuję. Dobra, dosyć z tych pierdół. Kończymy na dzisiaj ten odcinek. Następny. Dzisiaj jest. Niedziela. Niedziela. Muszę wrócić do normalnego trybu, bo mi się pierdzieli walki dzisiaj kompletnie. Jest niedziela. Więc następny będzie. Kurwa, kiedy to następny będzie? No mi się pierdoli w ogóle dzisiaj. Następny będzie już po Sylwestrze w niedzielę. Haha! Dobra. Pierdolę 3x3 pora 15. Dobra. To i trzech. Dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że się przejmą następne odcinki. Fajnie, że obejrzeliście te beki. Mam nadzieję, że sporo osób z was wbije na ten serwer. Fajnie się na nim gram, pomijając pewne błędy, które tam są aż nazbyt widoczne. No i co? No i zobaczymy w następnym odcinku. Wiadomo, like, komentarz, subskrypcja. No wiecie, co robić.